jak się doczekać znowu podobnej recenzji. Tym razem jest to Call of Duty Black Ops 3, czyli już 3-letnia część tej serii, ale postanowiłem ją zrecenzować, ponieważ w końcu ją ukończyłem i mogę powiedzieć, jakie są wrażenia z tego. Sprawę, że znajdą się hejterzy Koda, którzy będą mnie szydzili, ale z drugiej strony, no nie oszukujmy się, no jakie oczekiwania chcielibyście wobec FPS-a poza dobrym strzelaniem? A uwierzcie mi, że dobry model strzelania w FPS-ach to oczywiście połowa sukcesu, a drugą połową to oczywiście dobra kampania, wciągający multiplayer i tak dalej oczywiście. Więc jeśli chodzi o samą trójkę, to jeszcze, że to nie jest najgorsza część Koda, chociaż były gorsze, w pokroju niesławnego Black Ops na PS Vita, ale to też nie jest jakaś wybitnie dobra, szczerze, że jest po prostu dobra, poza jednym trybem, o którym zaraz powiem, więc tak standardowo. Tak jak w Black Ops 4 będą oczywiście trzy kategorie, tym razem będzie oczywiście kampania, multi oraz tryb zombie. Zaczynamy. I jeśli chodzi o kampanię, to powiem szczerze, że miałem bardzo dziwne wrażenia, bo oczywiście z jednej strony na początku mieliśmy standardową, sztampową, rzecz jasna dla serii Kota, patetyczną historię oczywiście o naszym bohaterze, którego kreujemy, chociaż kreujemy to za dużo powiedziane, bardziej wybieramy postać, jaką chcemy grać i do tego sprowadza się cały kreator postaci. Nie ma tam nic szczególnie ciekawego i w ogóle tak dalej. Oczywiście z czasem kampania robi się coraz to bardziej dziwna, rzecz jasna. Fakt, że spotykamy tam dosyć barwnych bohaterów, takich jak oczywiście Taylor czy oczywiście Hendrix, który oczywiście stanie się potem O mnie spoiler! Okej, powiem, że stanie się później zdrajcą, ale to nie istotne. Ale mimo tego fabuła ta troszeczkę wypada blado na tle na przykład pierwszego Black Opsa. Ale mówię, że nawet da się tego słuchać. Tylko prawie polega nad naszym głównym bohaterem, bo się zostanę. Dlaczego nazywa się po prostu gracz? Nie możemy nadać mu jakiegoś sensownego imienia? Skoro dano nam kreację postaci, to czemu by nam nie dali nadawanie imion w ogóle? Wracając jeszcze do kwestii fabularnych, warto też wspomnieć o głównym wilanie, który tak naprawdę jest jakimś, nie wiem, glitchem, czy też anomalią, który oczywiście nazywa się Corvus. I tam oczywiście prowadzili tam eksperymenty na ludziach. I potem powstał właśnie ten zły vilan, Corvus i tak dalej. No nie wiem, może mało to angażuje. A poza tym, no, główny vilan jest w ogóle jakiś płaski. Że nie do końca specjalnie go jakoś zapamiętałam. No ale oczywiście pojawia się dodatkowo jeszcze dziwaczny wątek ze zarmarzniętym lasem, którego absolutnie nie rozumiem. Bo chodziło o to, że ludzie, którzy mają te BBM-y, tam oczywiście trafiają. Rzecz jasna. I oczywiście, kiedy jesteśmy w tym lesie, oczywiście na końcu gry, bohaterowie odradzają się dwukrotnie, co sprawia nas do tego, że zaczyna to być mozolne. Ale przejdźmy oczywiście do rozgrywki. Jeśli chodzi o gameplay, to oczywiście jest to typowy FPS, czyli strzelamy. I tutaj raczej za dużo nie mogę powiedzieć o tym, bo oczywiście strzelanie jak zawsze jest dobre. Bo chyba ciężko stwierdzić to, co jest sprawdzone, rzecz jasna. Ale niestety mam zarzuty trochę do poziomu w grze. A mam na myśli to, że niektóre z tych poziomów są bardzo długie, co można odczuć to na nagraniach, bo postanowiłem, że ostateczności będę robiła po jednym poziomie.
Od razu na macha. Efektem czego są oczywiście nagrania, które potrafią trwać prawie godzinę. Jeżeli ktoś ma cierpliwość do oglądania, to zapraszam na kartę, gdzie znajdziecie oczywiście całą serię. No ale mogę potwierdzić, że misje niektóre są oczywiście niepotrzebnie wydłużane. Aczkolwiek już nie wspomnę oczywiście o ostatniej misji, która jest już dosłownie długa i ja się zastanawiam, Jezu, czy ja nie podzielę tego filmu na dwie części, skoro to jest takie długaśne jak cholera. Bo z jednej strony mamy trzy etapy, gdzie mamy oczywiście załatwić Corvusa. I jeśli chodzi jeszcze o zakończenie, to jest nawet okej. No pomijam de facto, że później bohater nazywa się po prostu Taylor. I to tyle z tego zakończenia. Ale tak to oczywiście bohaterowie są ciekawi. Poza oczywiście głównym bohaterem, który nazywa się Gracz, jak wspomniałam wcześniej. No i oczywiście nie chciałam jakoś zaspoilerować tej fabuły, ale zaspoilerując nie za dużo. Jeśli chodzi o całą kampanię, no nie wypada źle. Można by powiedzieć, że nawet jest spoko, ale do wybitnych wiadomo, że nie należy nie tylko z nas, ze względu na serię, ale też w ogóle. Dla mnie oczywiście takie 7 na 10. Przejdźmy do multiplayera. A multiplayer jak zawsze daje frajdę. W multiplayerze jak zawsze oczywiście biegamy po ścianach, skaczymy z wysokiego rakietowego skoku oraz przede wszystkim używamy ultów. A skoro o ultach mowa, to oczywiście mamy oczywiście klasy postaci. Oczywiście odblokujemy kolejne niestety z każdym levelem. Niestety nie udało mi się dotrzeć do wszystkich postaci ze względu na śmiesznie niski level, jak na moje oczywiście rozgrywki koderskie. Oczywiście o tym, że klasy postaci też są w Black Ops 3, już wspomniałam w recenzji Black Ops 4, do której oczywiście tam jest karta, żebyście wy nie musieli szukać, ale tam możecie oczywiście zajrzeć i kliknąć w ten film, abyście mogli go oczywiście obejrzeć. Oczywiście tak jak wspomniałem, klasy nie są do końca rozwinięte w tym przypadku, bo oczywiście mamy tylko jedną zdolność, którą możemy sobie wybrać. Na start oczywiście dostajemy Rubina, ale tak jak wspomniałam, w tym filmie trzeba odblokować kolejne postacie grając dłużej, czyli mieć wyższy level. Nie udało mi się tego osiągnąć. A poza tym możliwe, że to mi się nie uda, bo grę odinstalowałam, żeby oszczędzić sobie miejsca na inne gry i aktualizacje. Ale może kiedy indziej ponownie zainstaluję i mi się tym razem uda. No i oczywiście mamy oczywiście możliwość jak zawsze customizowania broni różnymi skórkami. Oraz oczywiście skrzyneczki, gdzie oczywiście zdobywamy kolejne skórki do różnych broni. I to one także stanowią część tej serii. Oczywiście może nie do końca, bo skrzynki pojawiły się dopiero w Call of Duty Advanced Warfare, do którego później przejdę. No ale wiadomo, że te skrzyneczki nie są szkodliwe, bo tam wypada głównie zawartość kosmetyczna, która nie wpływa w żaden sposób na wrażenia z gry. Ale ogólnie multiplayer jak zawsze sprawia mi radość, więc tutaj daję o wiele wyższą ocenę, bo 9 na 10. Przejdziemy jednak do najsłabszej jednak części całości gry, czyli trybu zombie, rzecz jasna. Który mapa jest przegenialna! Powiedział to koleś, który uśmiechnął się jak Joker, wiecie, Chelsea Smile, rzecz jasna. A poza tym trochę się wynudził na tej samej mapie. It's great. Tak, co prawda są dodatki DLC, które pozwolą mi dodać kolejne mapy. No ale sorry. No niestety mam podstawkę i ja nie kupuję na przykład dodatków i niestety będę musiał właśnie męczyć z taką mapą jaka jest, czyli nudną jak flaki z olejem, która jest jeszcze niepotrzebnie przyciemniona. Fakt, że ona ma bardzo jakieś ciekawe pomysły, takie jak oczywiście klątwy, ale to oczywiście jest za mało, żeby to zmienić.
A poza tym po dłuższych falach niestety zaczynało mnie to powoli nużyć. No ale sorry, no takie mamy realia. Oczywiście są jeszcze gumy do rzucia, raczej gumy mocy, które pozwalają oczywiście naszemu bohaterowi dać zdolności. Szkoda, że też ich wszystkich nie wypróbowałam, bo ten tryb zombie tak na tyle mnie nie zachęcił, żeby mogła odblokować je wszystkie, ale niektóre z tych gum raczej niespecjalnie dawają te zdolności. Ale skoro już tu wspomniałem o grafice, cała gra oczywiście prezentuje się jak najbardziej w porządku. Postacie są dosyć szczegółowe, nie ma tam jakichś zażaleń. Podsumowując, Black Ops 3 nie jest aż takim złym kodem, jakby się to wydawało. Ale jest za to... Ale nie jest też zbytnio z przesady niedobry. Więc dla mnie to oczywiście 6 na 10. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.